Witajcie. Zaczynamy na stacji Gąsocin. Czekamy, aż przejedzie Icek. I pewnie jak przejedzie Icek, to my pojedziemy zaraz w ślad za nim. Ciekawe, czy pojedziemy od razu, czy nie? O Pendolino. Zaczynałem co prawda w Nasielsku, ale dopiero teraz zacząłem nagrywać. O, droga się ułożyła. I jest podany semafor, więc gonimy Pendolino. Nie takie hop-siup, znaczy dogonić. Nie ma łatwiej uciec jak mi. No dobra, w każdym razie wedle wskazań do 60. A najciekawszy z tego wszystkiego jest tutaj ten wskaźnik WE4. Stacja Ciechanów. Ojoj, co wam ciekawego powiedzieć? Jedziemy gamą, starą gamą. Wkładem próżnym w kierunku Trójmiasta. Szlak, linia numer 9. Stawiamy sobie ten pomad. No i ogień na tłoki. Warszawy. Nie pisz na mnie.
jedziemy, mijamy sobie. Kolejne kilometry. Docelowo oczywiście Trójmiasto. Byczek stoi. Nowego. W sumie nowością to jest to, że zakładałem mi światłowód.
wylejcie Hanów. Wjazd do Ciechanowa podany. Wygląda na to, że w Ciechanowie przelot. No i Ciechanów. Pośpieszny, tak jak mówiła pani dyżurna. Wyjeżdżamy z Ciechanowa w kierunku Konopek.
Dlaczego panowie na polu szukają o tej porze roku? Patrzą, jak roślinki rosną? Taka jest jazda dziewiątką, monotonna. Nic się nie dzieje. A jak się coś się dzieje, to już jest. Się komuś radio zawiesiło. Brzmi jak elf. Albo jakiś flirt. Jedziemy z beczkami? Ale minus szum by był. Ciekawe, czy by beczki wytrzymały.
będzie osobowy. Powoli zbliżamy się do konopek. Gaz podany. Dzisiaj ruch tutaj na dziewiątce.
następna stacja Mława. Się w torach chodzi, czy we zjazdach. Kolejny pociąg usiedzie. Cisza jak makiem zasiał.
Jeszcze 10 km do Moawy. Kolejne beczki jadą. No to już oto siaki. Wygląda na to, że Muławy weszło dalej.
zbliżamy się do stacji Mława. Przelocik. Cześć Marcin. A nie, to lotosiaki. A myślę, że to nasi. Kolejne beczki. Gdzie tyle tego paliwa? Wyjeżdżamy z Mławy w kierunku Iłowa. Zbliżamy się do Iłowa.
i wyłowię przelot. Następna stacja Działtowo. Thank you.
Wróciłem, będzie dział Dowo. Stacja węzłowa. Cztery kierunki. Domeczki na kablach? No. Dowy wjazd podany. Kolejny pociąg? Ja pierdoczę. Darcik. Jakiś świeży.
wyjeżdżamy w kierunku Gralewa. W lewo na Brodnicę, kolejny tor na Olsztyn. Teraz będzie nad nami przebiegał. Na farmę. Teraz nam prądu w Polsce nie zabraknie.
zbliżamy się do Gralewa. Przelot w Gralewie.
Pojechaliśmy z Gralewa. Następna stacja Rybno-Pomorskie. Zbliżamy się do Rybna. W Rybnie przelot.
rybno pomorskie. Następne dwa posterunki, jak dałeś, to będzie montonowo i zajączkowo. Na większości tych posterunków, na większości tych stacji jest zostawiony posterunek ruchu. Inaczej. Linia numer 9 w większości jest sterowana LCS-ami. Ale żeby w razie W można było, żeby w razie czego można było sterować je miejscowo, są pozostawione posterunki ruchu, na których są urządzenia, które pozwalają sprowadzić ruch miejscowo. Nie tak jak teraz tutaj zdalnie z Działdowa, tylko przyjeżdża dyżurny ruchu do Rybna, otwiera nastawnie i sobie, że tak powiem, pracuje.
miesiącu listopadzie. Jest dzień kolejarza. 25 listopada. W imieniny Kasi Katarzyny. W Bydgoszczy 20 listopada jest organizowane jakieś samochody, jakieś okazje dnia kolejarza. I 27 w stacji Muzeum w Warszawie. Czy będę na któryś z tych wydarzeń? Nie jestem w stanie wam powiedzieć, bo tego jeszcze nie wiem. Na chwilę obecną jestem bardziej na stronę nie, że nie jadę. Zbliżamy się do Montonowa. Wjeżdżamy do Montonowa. Następne będzie Zajączkowo-Lubawskie. Gdzie jest ława?
rączkowy też podany wjazd. Ława 253001. I ława 253001. Dzień dobry. 253001 potrzebuje ostrzeżenia do Trójmiasta, bo nie mam od Iławy. Dobrze, podamy na zdjęcie do Iławy. Dziękuję. Przelocik zajączkowy. Następna stacja Rakowice. Rakowicach jest podane.
i przelot w Rakowicach. Następna stacja, Miława. Do strony.
253001. I ława na biegu? I ława na biegu, rozkazy potrzebne. Podamy na wieście, na pierwszy rok się wjazd, na wieście rozkazy i dalej. Dobrze. Powoli zbliżamy się do Iławy. Na chwilę zdejmę mikrofon. To będzie on mi niepotrzebny. Zbliżamy się do Iławy. Gamma nie ma najmocniejszej tej dynamiki. Na razie hamujemy bez użycia powietrza. Przychodzą tory z Torunia, od lewej strony.
uwagę teraz, co przelatuje po pierwszym. Jak i był gotowy? Ja wyjeżdżam zaraz na 11, już dzisiejszy kurczę. Dobra, to pewnie pojedzie. Wzięte i jedziemy. I łama do tego znaki można zapisać? Tak, dawaj. 3593, ET22731, Witoń. Pan gotowość być 727, koło 6, 15:10. Dziękuję bardzo.
tylko wyjść z mikrofonu na koszulce. No nie warto. Już 2 godziny jazdy od Gąsocina. Ciekawe, jak daleko zajedziemy. Co ja z tymi redakami? Dobrze, redaki. I w redakach jest podane. Bardziej się robi ku ciemnemu. W redakach będzie susz. Kierunki 0908.
zbliżamy się do susza. Po suszu będą prawuty. Jedzie to samochód. Wyjeżdżamy z susza w kierunku prawut.
prabutach wjazd podany. Do prabud. Przelot w prabutach. Gamma na rozładunku. Czwóreczka. Polmiedziowa. O. Wyjeżdżamy w kierunku Mleczewa.
Na kapselu dodałem dwa nowe wzory koszulek. Serdecznie zapraszam. Link w opisie. Za 13, no 14 km. Zobaczycie. Teraz.
wiatraki stawiają. Pendolino.
Ostatnio na Discordzie rozeszła się rozmowa na temat hamowania dynamiką. Przecież to jest niemożliwe, aby skład zwalniać dynamiką. Oczywiście, jeżeli jest sucho, to warunki na to w miarę pozwalają. Czemu by nie? Ja na przykład teraz tak robię. Wjeżdżałem do Iławy po rozkaz, tak samo hamowałem dynamiką. No, teraz 80 zeszło do 60. Semafor jest z belką, także mogę odpuścić. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zadowoleni będą ci, którzy lubią długie materiały, a ten do takich należy. Serdecznie, na razie.